Ilu z nas straci wszystko? Ja nie wiem. I Pan mi tego nie odsłonił, ale odsłonił mi Jego wolę, byście dziś wpuścili do serca historię Ozeasza, słowa Ozeasza, człowieka zdradzonego, zdradzonego męża, choć nigdy nie przestającego kochać i upodobnionego w tym doświadczeniu do Boga. Wiecie chyba bardzo dobrze o tym, że w czasach Jezusa imię Jezus, czyli imię Jehoszua, było bardzo popularne. Wiele osób nosiło to imię. I dzisiaj właśnie chciałbym powiedzieć wam o Jezusie, o Jehoszui, który miał żonę. To brzmi trochę wstrząsająco, że jakiś Jezus miał żonę. My znamy Jezusa tylko, Jezusa Chrystusa przede wszystkim i może to być zadziwiające, ale tak właśnie chcę dzisiaj powiedzieć o Jezusie, który miał żonę i żył 700 lat przed Jezusem urodzonym w Betlejem, przed Jezusem Chrystusem, ale miał tak samo na imię. Chodzi mi właśnie o tego proroka Ozeasza, jego imię Ozeasz w języku hebrajskim, Hoszea jest formą imienia Jehoszua, którego my znamy jako Jezus. O. Księga Ozeasza ma wyjątkowe znaczenie nie tylko przez tą zbieżność imiona tego proroka, jak i naszego Pana, ale też dlatego, że Paweł, święty Paweł, apostoł, mówi o nas, o Kościele, jak o oblubienicy, czyli o małżonce Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Mówi o tym na przykład w drugim liście do Koryntian, wyraźnie przedstawiając siebie jako swoistego drużbę w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła, Kościoła z Koryntu, ujmując swoją troskę apostolską o zbawienie tych ludzi jako specyficzną duchową zazdrość. Mówi tak: jestem bowiem o was zazdrosny boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Tak mówi do całego zgromadzenia, całego kochalu, czy też gminy, jak to chcemy powiedzieć, kościoła pierwotnego w Koryncie. Słowa Pawła mogą trochę dziwić, bowiem Koryntianie słynęli z rozpusty, a on mówi do nich jak do dziewicy. No, córy Koryntu weszły nawet do przysłowiowego słownika, służąc za określenie kobiet więcej niż lekkich obyczajów. A jednak Paweł nazywa Koryntian nawróconych na chrześcijaństwo, tych, którzy przyjęli zbawienie w Jezusie Chrystusie, dziewicą. Każdy, kto zwraca się do Jezusa, choćby miał najgorszą przeszłość za sobą, może liczyć nie tylko na najlepsze słowa, ale też na miłość największą i niegasnącą nigdy. Ozeasz też miał żonę, Hoszea, ten prorok, miał żonę o imieniu Gomer. Ale Księga Ozeasza opowiada o jego żonie jako o kobiecie, która zdradzała wiele razy swojego męża. Porzucała go, a on zamiast zemścić się albo zgodnie z prawem Mojżesza ukamienować tą swoją żonę niewierną, on jej ciągle przebaczał. Przebaczająca, choć obolała niezwykle miłość proroka do żony, stała się obrazem miłości Boga do Izraela, a nam może posłużyć jak lustro, w którym możemy się przeglądać, by zobaczyć też, jak wygląda stan naszego serca wobec Pana, bo być może jest tu ktoś, kto wie, co to są za uczucia być zdradzonym. Być może jest tu ktoś, kto wie, co to znaczy zdradzić i nie móc sobie później sobie tego wybaczać przez wiele lat. Księga właśnie mówi o tym klimacie uczuciowym, o tym doświadczeniu i prorok Ozeasz staje dzisiaj przed nami jako temat do rozważenia w swoim sercu, do rozważenia o swoim życiu, o swoim losie oczywiście, ale też o losie całego naszego narodu, może nawet Europy. Wszyscy prorocy kochali nie tylko Boga, który ich umiłował wyjątkowo, ale też mieli oni wyjątkową troskę o cały naród. Troskę, która wypływała z miłości do bliźniego. Bliźniego, czyli kogoś bliskiego, którzy są bliscy sercu. Chociaż zdarzało się, że Bóg
posyłał ich nie do bliźnich, nie do bliskich, a nawet do wrogów. Jak to było w przypadku Jonasza, który poszedł do Niniwy asyryjskiej, gdzie nie było Żydów. Oni upominali swój lud przed konsekwencjami porzucenia lub zdrady Boga i Jego praw, a nade wszystko chcieli uświadomić narodowi jego tożsamość, jaką nadał mu Bóg, czyli tożsamość poślubionego ludu. I o tej tożsamości też Bóg chce dzisiaj z Tobą mówić, chce Ci uświadomić, kim jesteś dla Niego przez tą księgę proroka Ozeasza. Jan Paweł II pisze w encyklice Dives in Misericordia, jednej z pierwszych encyklik, takie słowa: znamienne jest, że mowy prorockie, owo miłosierdzie, do którego odwołują się ze względu na grzechy ludu, wiążą niejednokrotnie z wyrazistym obrazem miłości ze strony Boga. Bóg miłuje Izraela miłością szczególnego wybrania, podobną do miłości oblubieńca, i dlatego przebaczy mu winy, przebaczy nawet zdrady, niewierności, jeśli spotka się z czym. Jeśli spotka się z czym. Jeśli z czym się spotka. Papież pisze tak. Jeśli spotka się z pokutą, z prawdziwym nawróceniem, przywróci swój lud z powrotem do łaski. W mowach proroków miłosierdzie oznacza szczególnie potęgę miłości, która jest większa niż grzech, która jest większa niż zdrada i niewierności ludu wybranego. Tak pisze święty Jan Paweł II. Przynależność do Boga, porównana do małżeństwa, ma ogromne znaczenie, gdyż w świetle ówczesnych przekonań społecznych kogoś bez takiej więzi, kogoś, kto nie żyje w małżeństwie, uważano za osobę w sytuacji prostytuującej się. Ktoś bezpański był postrzegany już jako ktoś, kto żyje w nierządzie. Komentator Rashi mówi, że słowa zonach, hebrajskie słowo zonach, nierządnica, oznacza też osobę, która nie ma pana, żyje bezpańsko, nie przynależy do nikogo. I to jest pytanie również teraz w tej chwili do mnie i do ciebie, czy ja mam pana? Śpiewamy, Jezus jest panem, ale czyim panem? Tutaj ten zaimek dzierżawszy jest bardzo ważny, że jest moim panem. Że nie tylko jest Panem, tylko jest moim Panem. Żeby moje życie się nie prostytuowało. Żeby moje życie w ogólnym znaczeniu słowa. Żeby moje życie nie stawało się coraz bardziej pogrążone w bagnie, to ja muszę mieć Pana. I żeby Go mieć, to ja muszę się Mu codziennie oddawać. Czy przez błogosławione serce niepokalanej Matki, czy bezpośrednio Jemu, w jakikolwiek sposób, ja muszę Mu się oddawać jak Panu. Muszę mieć Pana. Bo inaczej moje życie staje się cudzołożne po prostu. Czy Jezus jest rzeczywiście Panem? Czyli tym, którego wolę chcę pełnić i którego proszę przede wszystkim o to, by spełniała się wola Jego w moim życiu. Takie nastawienie serca jest w istocie rzeczy przymierzem. Przymierze niektórzy z proroków rozumieli jako więź, podobną do więzi małżeńskiej. I chociaż małżeństwo nie oddaje w całej pełni istotę związania miłością, jaką Bóg miał dla Izraela, jest jakaś analogia pozwalająca nie ograniczać rozumienia swego odniesienia do Boga jedynie w sensie prawnym. Że jestem katolikiem z jakimś numerem ewidencyjnym w kartotece ze chrztami. To znaczy tylko mam wypełnić pewne obowiązki i przykazania. Bóg nas nade wszystko kocha. Kocha i to kocha miłością zazdrosną i najczulszą. Zranić miłość to najbardziej zranić. Najdotkliwiej zranić. Jeszcze potężniejszym przymierzem niż to, które zawarł Bóg na Synaju z Izraelem, Bóg przez swego Syna związał się z nami, z Kościołem. Z Tobą i ze mną. Jest to przymierze nieporównywalne, jedyne w swoim rodzaju, niezastąpione i innego już nie będzie. Ostatnie i zarazem pierwsze. Ostatnie chronologicznie, ale pierwsze, bo najważniejsze. Jak alfa i omega. Każde jednak poprzedzające przymierze może być nieocenioną pomocą,
by pojąć sekrety tego przymierza, w którym żyjemy. I wracam do Ozeasza. Ozeasz żył w czasie, gdy Izrael był podzielony na dwa królestwa. Był prorokiem działającym w północnym królestwie, zwanym Izraelem, czy też królestwem izraelskim, którego stolicą była Samaria. Królestwo południowe, którego stolicą była Jerozolima, zwane było Judeą, czy też Judą. Wspomina on królów judzkich, Ozjasza, Jotama, Achaza, Ezechiasza i króla izraelskiego, króla Samarii, Jeroboama II w swoich pismach. Jest to ogromny przedział czasu, mniej więcej od 790 roku przed Chrystusem do 690 roku przed Chrystusem. Ale jego prorokowanie i działanie mogło trwać kilkadziesiąt lat. Prawdopodobnie jego pisma były też uzupełniane przez innych autorów. Być może dożył on czasów, niestety, kiedy wypełniły się jego proroctwa. Gdy północny Izrael, północne państwo ze stolicą Samarii, zostało zniszczone, podbite przez Asyrię w roku 722-21 przed Chrystusem. I cały ten obszar został zalany wojownikami na podobieństwo lawiny błota. Padła wtedy stolica Izraela, Samaria. Zdobył ją prawdopodobnie Salmanasar albo Sargon II, królowie asyryjscy. Dla Izraela była to istna apokalipsa, w najbardziej powszechnym tego słowa znaczeniu. Katastrofa. Chociaż w rzeczywistości słowo apokaliptein oznacza odsłonięcie. Odsłonięcie czegoś. Ukazanie tego, co jest zakryte, co jest tajemnicą. Upadek bowiem Samarii odsłonił tajemnicę jego proroctw. Tajemnicę proroctw Ozeasza. One stały się zrozumiałe wtedy. Odsłoniły się też wtedy grzechy Samarii. Uprowadzono wtedy 10 pokoleń z 12, o których dziś się mówi pokolenia zaginione. Dlaczego? Ponieważ nigdy nie wróciły już do swojej ojczyzny. Do dziś ich nie ma. Znikły z powierzchni ziemi. I w sumie słowo Izrael dzisiaj nie w pełni oddaje rzeczywistość. Nie ma Izraela. Pozostało tylko pokolenie Judy, część pokolenia Lewiego, jakieś resztki Beniamina. Ich nazywamy Żydami. Ale to jest fragment Izraela. 10 pokoleń znikło. I proroctwo Ozeasza mówi właśnie o tej katastrofie, o odsłonięciu tej tajemnicy. I ja chciałbym prosić Ducha Świętego, żeby też nam odsłonił tajemnicę tej księgi, żebyśmy też mogli spojrzeć swoje życie, bo być może niektórzy z was są już po katastrofie, już po odsłonięciu, po otwarciu oczy na swoje życie. Niektórzy przed. A być może nasz cały naród, cały kraj jest przed jakąś katastrofą, może nawet cała Europa. Biblia mówi o przyczynach pewnych rzeczy, pewnych wydarzeń. Im bardziej sięgamy w przeszłość, tym lepiej rozumiemy przyszłość. W historii Kościoła też znikały całe państwa chrześcijańskie. Całe obszary stawały się pastwą na przykład islamskich najeźdźców. Egipt, północna Afryka, choćby Bizancjum. Także 7 miast będącymi adresatami listów właśnie Apokalipsy, księgi ostatniej. One już nie są miastami chrześcijańskimi, bo na początku Apokalipsy jest 7 listów do 7 miast, w których powstawały gminy chrześcijańskie, kościoły chrześcijańskie. Ale tych miast już dzisiaj Kościół nie posiada. Niektóre z nich są ruinami, w innych mieszkają muzułmanie. Niektóre stały się ruiną. Za jakie niewierności? Historycy mogliby może najwłaściwiej na to pytanie odpowiedzieć, ale ja pytam Pana, czy Europa stanie się pastwą zalania błotem niemoralności i bezbożnictwa w tym wieku. Do nas też Pan kieruje słowo upomnienia i opamiętania, byśmy wzięli sobie do serca los 10 pokoleń Izraela, narodu umiłowanego. Tych pokoleń już nie ma. 10 pokoleń znikło z powierzchni ziemi. Za co? Z jakiego powodu? Za jakie grzechy? Księga Ozeasza zdaje się tutaj dużo rzucać światła na przyczynę tego zniknięcia. Ilu z nas cieszy się swoim powołaniem, swoim małżeństwem, swoim kapłaństwem,
stanem konsekrowanym, czy też błogosławionym życiem w samotności dla Boga. Ilu z nas straci wszystko? Ja nie wiem. I Pan mi tego nie odsłonił, ale odsłonił mi Jego wolę, byście dziś wpuścili do serca historię Ozeasza, słowa Ozeasza, człowieka zdradzonego, zdradzonego męża, choć nigdy nie przestającego kochać i upodobnionego w tym doświadczeniu do Boga. Kiedy wszystko i wszystkich tracimy, a przynajmniej tą osobę, na której oparliśmy życie i która była dla nas najważniejsza, bo była bardzo ukochana, życie staje się wygnaniem. Pojawia się niewola, ale pojawia się też w nas pytanie, dlaczego? Boże, czym zawiniłem, że to mnie spotkało? Co ja takiego uczyniłem, że mnie to spotkało? Ta księga zdaje się być podpowiedzią, czy też odpowiedzią z przeszłości, zanim pojawią się w człowieku te pytania. Czy lepiej znać odpowiedź, zanim dojdzie do sytuacji, która będzie zatrutym łonem takich pytań? Czy lepiej w przyszłości zadawać takie pytania, nie znajdując już odpowiedzi, bo będzie za późno? Bóg przemawia tylko do tych, którzy słuchają i wypełniają słowo.